lecz ja mam w nosie jakąś korwację. Ja w Polsce spędzę wakacje, a co jest na północy? Taki języczek, co pół wyspę zowie się. Trzeci dzień jazdy. Pozdrawiamy z Helu, z początku Polski. I tu mamy pomniczek. Mamy przejechane gdzieś około i razy drzwi 200 km. Dzisiaj będziemy udawać się gdzie? Przed siebie. Tam, gdzie nas rowery poprowadzą, bo nie mamy ustalonego planu. Zobaczymy, gdzie nasz, jakby to wiatr powieje i zawiezie. Proszę. Lecimy. No i zaczynają się problemy. Poszły mi 3 szprychy. Kurde. O Boże. Tu jest jedna. Widzicie? Jedna. Druga. Tam gdzieś była trzecia. Tu jest. O, słabo to widzę. Jak nie znajdziemy jakiegoś serwisu, to nie wiem, czy dojedziemy. Robi się grubo. No to nie wymaga komentarza. Przygody, przygody. I udało się znaleźć pierwszy serwis, jedyny, słuszny, na półwyspie, tutaj. Pan ma proszę. Na imię, powiedz od razu, że pan się ma na imię Piotr. Pan ma na imię Piotr tak i pan ja. Uratuje mój rowerek tutaj. Wybawicie, na pewno się uda. Rower będzie jak marzenie chodził. Uda się na pewno. Uda się na pewno. Ogarniemy temat i wycieczka dalej będzie kontynuowana. Tylko potrzebuje trochę czasu, no nie? Żeby wiadomo, to... wiadomo, ale na pewno tutaj jesteśmy, jakby to powiedzieć, że w 2-3 godzinki się uda i wyruszymy dalej. Przy dobrych wiatrach będzie szybciej. O proszę, nawet idzie szybciej. No okej, okay, tak, dobra. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Liczymy na to, trzymamy kciuki, że się operacja uda. Na otwartym sercu. Nie umrze. Tak, a mnie to już nauczyło pokory, że po krawężnikach się nie jeździ. A Piotka nauczyło pokory, że na zakrecie się hamuje. Nie, nie hamuje. Tak, Piotka też będzie jakby tutaj reanimowany rowerek. Zobaczymy, jak tutaj wyjdzie dalej. A my mamy okazję wybrać się w końcu na plażę i zobaczyć i wykąpać się w morzu. Piotrek, to co? Przebieramy się. Zakładamy kąpielówy i idziemy. Jak widzicie, udało nam się wyjść nad morze. Mamy niestety przymusowe... O, zimno! Mamy niestety przymusową przerwę. I w tej przerwie oczekujemy za telefonem od pana Piotra z serwisu. Na jedynego takiego serwisu na półwyspie, a to dokładnie w Jastarni. Miejmy nadzieję, że
pan Piotr wyrobi się w 2-3 godzinki i rowerek będzie miał nowe szprychy, wycentrowane koło i będę mógł jechać dalej. Piotrka rower również wymaga małych poprawek po wczorajszej glebie. Nie dosyć, że Piotrek nie umie jeździć w zakrętach, to ja nie umiem jeździć po krawężnikach. Jeszcze musimy się dużo nauczyć. Słucham cię. Nie, że przedwczorajszej glebie, nie wczorajszej. A, przepraszam, przedwczorajszej glebie. Wczoraj, że dzisiaj jest drugi dzień, a jest trzeci. No patrz, patrz, jak na urlopie mi się dni mylą, no trudno, no, no zdarza się, nie? A dużo nie pijemy. Urlop, wakacje. Może nawet dobrze, że tak się stało. Przynajmniej mamy chwilę, żeby odpocząć niż pedałować. Jakbyście to nie słyszeli. Dobra. Był jazd przed siebie. Tak. No jedziemy, tam będziemy spać. No a do, przejechaliśmy ile? Do 15 km może. Może nawet nie. No nic. Zobaczymy, co będzie dalej. No. Okej. Teraz leżing, smażing. O, jaka radia. Dzień dobry. Dzień dobry jeszcze raz. Jak operacja się udała? Pacjent żyje? Pacjent żyje, jest odłączony od respiratora, także... Czyli się udało, super. Bez problemu się udało. Bez problemu. A gdzie? A tu jest. Zrobić, wykonać. Tam u pana też się udało, hamulce. Trzeba z tyłu hamulec wyregulować, to koło wypadło w ogóle z gniazda. A. Czyli upadek był dobry. No upadek był dobry, nawet się zarejestrował na kamerce. No. Czyli będzie co oglądać. Będzie co oglądać, będzie. No i tam minimalnie to koło pana było też tak biło, no nie? Mogło być, nie? Czasem. No, no obcierało hamulec, także jest ogarnięte. No, no to spoko. Panowie, przejechać się, zobaczyć. Dobrze, zaraz, uczynimy tak. I sprawdzimy się, rozliczymy. Super. Udało się. Będziemy mogli jechać dalej. Super, cieszymy się. Zobaczymy, jak jedzie moja Karadeja. Kółeczko wycentrowane. Nic nie bije. Nawet pedał mi przestał skrzypieć. Wow! Kurę, przed chwilą mówię, że nie będę podjeżdżał pod krawężniki. A znowu to robię. Ojej. Jest dobrze. To co? Trzeba uregulować zapłatę i jechać dalej. Rowerek sprawny, kółka się kręcą, jest dobrze, a się udało, a już myślałem, że tak będą mi strzelać szprychy jedno po drugiej i będziemy musieli zakończyć naszą przygodę, a tutaj o dziwo znaliśmy pana Piotra, polecam, naprawdę wow. Jest dobrze, nawet mi pedał przestał skrzypieć. A sikałeś tam coś, czy nie? Zrobił cuda. Tak. Popsikałem. Także jest lepiej niż było. Jest lepiej niż było. Kurczę. Jestem bardzo zadowolony z usługi. Będę na pewno reklamował, bez dwóch zdań. Gdzie to można obejrzeć? Na YouTubie. Będzie to wyprawa. Proszę. Dziękuję. Będzie to wyprawa. Jak my to w ogóle nazwiemy? W tym roku? Albo o inaczej, wiesz jak to nazwiemy? To co ja robię? Hashtag będzie Misja Wybrzeże. Misja Wybrzeże. Ale jak wpiszesz moje imię, nazwisko Mateusz Nele, to znajdziesz mój kanał i będzie z tamtego roku. Mateusz Nele? Nele, no. Nele. No. Dobra. A widzę sprzętu, tu jest opór. Widzę nawet hulajnogi. Widzicie nawet jak hulajnogę zepsujecie, możecie się tutaj pojawić. Rower elektryczny, wszystko co idzie. No, jest. Wszystko co idzie, złota rączka. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Dzięki. Jeszcze wezmę ten powerbank. Nawet jest. Możecie powerbanka naładować, jak macie problem z prądem na kempingu. Full service, obsługa pełna. Jesteśmy bardzo zadowoleni.
Tak, z humorem, a co? Dzięki. Dziękuję. Na razie. Wszystkiego dobrego. Dzięki, dzięki. Więc tak jak mówiłem, polecam serdecznie. Jedyny taki na Półwyspie Helskim. Jak widzicie, już jedziemy. Piotrek normalnie rozwinął skrzydła. Ja można powiedzieć również. I rowerek chodzi jak marzenie. Piotruś też mówi, że jest zadowolony. Po wczorajszym wypadku, aż mu koło wypadło z zawiasu czy tam z czego. No i pan powiedział, że to była główna przyczyna tego, że no nie hamował do końca dobrze. Klocek miał jakiś też tam zorany, wyprostował czy tam zamienił, nie mam pojęcia. No a u mnie co, dwie przerzutki nowe? Przerzutki, Jezu, co ja gadam. Szprychy dwie nowe. Wycentrowane koło. I co najważniejsze, nasmarowany pedał, bo mi tak strzelał jak jechałem ostatnimi czasy, że już mnie to irytowało, odbierało mi to całą przyjemność jazdy. Zobaczymy jak będzie i na ile długo potrwa. Piotrek już tak zapierdziela, że już nie mogę go dogonić. Piotrek, może w tym był problem, że ty nie mogłeś tak szybko jechać. Naprawdę, polecamy pana Piotra. Pan Piotr zna się na rzeczy, zna się na swoim fachu, a przy tym jest bardzo kulturalny i towarzyski. Pożartować umie? Tak, pożartować przede wszystkim umie. Naprawdę z takich mechaników rowerowych ze świecą szukać. Polecamy u pana Piotra w Jastarni. Będziemy tutaj chwalić, zachwalać. Więc jeżeli będziecie mieli jakikolwiek problem z rowerem, a będziecie na Półwyspie Helskim, przyjmie was z otwartymi drzwiami, ramionami i... Rękoma. Rękoma właśnie. I na pewno was przyjmie. Cena jak za tą usługę, i szybkość działania i jak to zostało wykonane. Moim zdaniem mistrzostwo świata. Bardzo tanio. Polecam. Naprawdę. Nie, że tak się umówiliśmy, bo nic z tych rzeczy. Naprawdę z całego serduszka polecam tu się pojawić. My jedziemy dalej. Mamy zagwozdkę z Piotrkiem. Która to jest latarnia? Ta? Czy tam? Która to jest prawdziwa latarnia? Która to jest podjebka? W Rozewiu. A ja nie mówię gdzie, tylko która? W Rozewiu takie atrakcje, że musisz sobie... Masz 50% szans, że trafisz. Ale chyba ta. Piotrek, tu jest. Ściecha wydepta. O no! Boże, jaka droga. Zajebiasz to. Okej. Okay. Tam macie też latarnię, pseudo? Czy to latarnia? Latarnia! Owszem, że latarnia. No, to mają dwie. Taki rozmach. No. Zakaz wjazdu na rower. Piotrek, nie jedź rowerem. O co chodzi z tym? Latarnią morską rozrywę. Okej, czyli mamy dwie. Okay. Kończymy ładowanie. No i tutaj mamy wykaz wszystkich. I tych co byliśmy, i tych co ominęliśmy, i tych co będziemy. Piotrek już przygotowany, książeczka jest. Piotrkowi coś nie pasuje. No wiadomo, no wszystkich tutaj w książeczce nie ma. Jest ciepło. Tak to już jest, takie są zasady. Wiesz, ja też nie idę chociaż. No wiem. Ale nie mogę. Dlaczego powstała druga latarnia? Dzień dobry. Pisy książeczką u pana czy tam. Nie, na latarnię. Na latarnię, czyli do latarni. Okej, dobrze. Dobry. Chciałbym podbicia książeczki. Widać się?
Musi być bilecik? Musi być bilecik. No to będzie bilecik. Dobra, to idziemy. Raz tak, także już spoko. No, zaraz przyjdziemy bilety. No to dalej, kupuj. Ale pana nie kupię bilet. Tam jest do kupienia. O kurczę. Już mamy. Super, dziękuję. O, stamtąd przyjechaliśmy, a jedziemy gdzie? W burze. Pewnie zmokniemy. To jest nasze szczęście. Jedziemy. No aktualnie się pogoda nam zepsuła. O, trafiliśmy na burzę. Piotrek się raduje, w końcu się umyje. O, co robimy? Ja bym jechał dalej i zobaczyć, czy jest jakieś coś, żebyśmy mogli się schować. Dzisiaj pokój, żeby to wszystko wysuszyć. Tak, nie wysuszymy. Dobra. I tyle. Jedziemy dalej. Jest sweet. Sweetaśnie jest, naprawdę. Już tak leje od jakiegoś czasu. Ale fajnie. Jeszcze błotko. To co tygryski lubią najbardziej, czyli się nie też, że będę do góry mokry, to na dole jeszcze ujebany. O, ale już mam normalnie, aż mam gacie mokre. Nie wiem, czy będziecie widzieć to, co w rzeczywistości się dzieje. Co? No nie, no co ty. Ulala. Prosto, prosto. Hamulec mi tak powiem ci słabo działa teraz w tej wodzie. Jutro chyba w klapkach pojadę, bo już mam wodę w butach. Tam też pada? O Jezu. Fajny mostek teraz jest, nie wiem czy będziecie widzieć, bardzo klimatyczny. O, z rozwalonymi dyskami. A pokażę wam tylko, szkodzi. Tak na szybciora. Zobaczcie jak ładnie sobie kropi. Ale ładnie, nie? Ładnie, ładnie. Tak mi się też podoba. A do Piotrka dojedziemy. A coś tam we wodzie brudzi. No i to tak, nie mieliśmy, żeby aż tak padało.
wyrwanie chmury. Burza, czaszka, piorunami. Jezus Maria. Nie polecałem wam takich wyjazdów? To polecam. Myśleliśmy, że będzie jakiś przystanek autobusowy, się schowamy. A jak tu lugło. I to i tak nawet przystanków żadnych nie znaleźliśmy. I tak się zapowiada, że idzie burza po burzy, taki cały front. Więc nie ma możliwości, żebyśmy z tej opresji wyszli cali. A może inaczej, sushi. Piotrek, tam jest paśnik, możemy się schować. Mówię, tam jest paśnik, możemy się schować. Będziemy leżeć na ścianie. Nie, już się przejaśnia. Ale lejak. Co tam, Quasimodo? Jestem ciekawy, jak moja torba. Czy to zbiera wodę, czy to... Nie wiem, jestem ciekawy, moja, jak gdzieś siwer dałem się kupić. Co? Jestem ciekawy, jak moja. Nie, dzisiaj pokój, musi być pokój. Dobra, jedziemy dalej, nie ma co gadać, bo... Jest ciekawie. No dalej, bo... Czemu nie słuchaj? Oczki. Dobrze. Idziemy dalej, dobrze, że mnie humor nie opuszcza, jest otwór. Łańcuch mokry, to się wpizga. O, jest. Dobra, jedziemy. Mówiłem, że się przejaśnia. Nic z tych rzeczy. Spada jeszcze wody. Ciekawe, czy rzeczy będą suche. Bo ja już jestem cały mokry. Ktoś nie wierzy, że mam wodę, wodę tutaj. Pojechałbym dalej, ale nie wiem, co się skupię, bo nie chcę. Head and shoulder. Aktualnie wygląda to tak, że udało nam się znaleźć pokój. Jesteśmy przemoczeni, ale o dziwo, bo bagaż jest suchy. Tylko to, co było na nas, jest mokre. Rowery ubłocone mokre. Buty. Sam gnój w środku. Miły pan właściciel tego pensjonatu poszedł zanieść nam na buty na piec, żeby na rano były suche. Co dalej? Nadal pada. Widoczek z balkonu. Nadal sobie pada, według prognoz będzie gdzieś tak do 20. Nie ma internetu. Nie wiem, co ta burza tutaj, ten front burzowy co tutaj spowodował, ale internet to praktycznie nie działa. O, fajne autko. Sportage mam coś takiego. Ale dwie generacje do tyłu. Nie, ładne, ładne. Może kiedyś. Co dalej? Dzisiaj śpimy sobie tutaj, jutro rano wyjazd i jedziemy w stronę Łeby. Dzisiaj mieliśmy dojechać do Łeby, ale niestety z względów wiadomych no nie uda nam się to. Tam widać, że już się trochę przyjaśnia, ale co najgorsze, że burze idą w ten sposób. No więc nie wiem, jak to będzie. Burza po burzy jest praktycznie. Co chwilę grzmi. Jak widzicie, ciągle pada nieustannie. Mocniej lub słabiej. Teraz jest aktualnie słabiej. Nie wiem. Może już kończę ten monolog. Więc widzicie, same przygody. No ale też o takie rzeczy nam chodziło. Może nie o te do końca, ale o przygody. Dobra. To do zaś. Sierpień, miesiąc, cześć właśnie. No, no, no.
Piotruś, chcesz coś powiedzieć do kamery? Nie, a tutaj dobra, mamy, chcę. Tutaj mamy nowego, poznanego kolegę w deszczu. Roberta z Bytomia. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Tak, widzicie? Można poznawać ludzi w deszczu. Zapraszam do Sarbinowa. Robert, wszystkich gości. Wszystkich zapraszamy do Sarbinowa. A później gdzie? Do Szwecji. Nie, do Szwajcarii. Szwajcarii, przepraszam bardzo. Do Freiburga? Tak, do Freiburga. No. I tam jest blisko na ścieżki gdzie? Eurovelo 15. No. Eurovelo 15. Można pojeździć rowerkiem wkoło gór, ponoć drogo. A jest ale drogo, ale fajnie. Mała informacja. Znaczy, wyobraźmy, że Eurovelo 15 jest po obu stronach. Możesz jechać po francuskiej i po niemieckiej stronie. No dobrze. No widzicie, jakie można się rzeczy dowiedzieć, jeżdżąc na rowerze? Nawet nie macie pojęcia, że z deszczu można wyciągnąć jakieś pozytywne rzeczy. No. To co, idziemy dotknąć morza? Idziemy na dno. Idziemy, mamy klapki, zobaczcie, nawet się... Wszyscy nawet się ubrali. Nie zgadywaliśmy, a każdy tak, założył klapki. Tak zwany partner look. No. Tam wyjechałeś, to no. Język umiałeś, czy dopiero tam? Nie, tam się muszę. Tam się nauczyłeś. Jechałem dosłownie, wiesz, byłem chyba 3 dni i... No, poszliśmy sobie nawet do szkoły. No i to do szkoły. A, kurwa. Do szkoły? I, aha. Ale mimo tego, popatrz, przyszedłem do klasy i jeden kolega zrobił mi miejsce i został tak jeden z moich najlepszych przyjaciół. Do dzisiaj mam ten kontakt. Życie jest takie, że no, przewrotne. No, przewrotne. Dokładnie. Ty dokładnie w jakim wieku jechałeś? Co? W jakim ty dokładnie wieku jechałeś? Przed waszymi urodzinami. 87. Nie, ale ile lat miałeś? 13. A to jeszcze taki wiek, że dużo pewnie łapałeś od razu. Tak, nie? Tak. No. Mówię, że przejdziemy tą deską, ale... Po co przecież masz klapki, Piotrek? Bo on chce deską mieć. Jeszcze się w zdjęcie komuś wpierdzieli, no. Ham i burak, nie? No. Burak prosta i ham. Dobra, powiem wam szczerze, kawał... Piotrek, nie przeklinaj. Ej. Przepraszam, nie używam. Patrz, co po piwie robi, nie? Bo to było regionalne, mocniejsze. No fajnie, no specjalnie to robią. Tak. A teraz zrób gofra, niech przyjdą. Trzeba jakoś napędzać popyt. No ja bym jeszcze coś zjadł, nie? Piotrek, to wiadomo. Piotrek, widać po brzuchu, nie? Że ty akurat teraz to... A masz brzuch? Pewnie, przecież on jest taki ututy. Powiem ci taki ten... Ale zrzucę go, zrzucę go. Nie? Ale zobaczysz, tak przy 40, nie? Czy ten metabolizm ta się tak zmieni, że dosłownie tak miesiąc, dwa, jak tak nie będziesz uważał, to zaraz, wiesz... Czujesz. Że ja zruszę, nie? Tak. Ej, czy mi się wydaje, jest taka mgła na morzu? Jest tak. Nie, bo to już jest sieć. No zobacz, tutaj idzie coś takiego. I patrz, tam jest taka górka i jest film, za chwilę... Film. Jest inaczej. No jest takie, nie? Pierwszego dnia ścigaliśmy na skinę, no i to no, frytki mu. Bezczelny ham. Ham. Ale już żeśmy się z nim w Gdańsku rozmówili. Obiecał, że się... Może. Co ty z nami robisz? Dobra. Ja chyba nie moczę stopek. Mucz. Muchos gracias. A potem cierpios mrozos. Nie, ale... Ale wiecie co, ja byłem kiedyś jako dziecko dwa razy w Włókęcinie. To pojedynczy to, tam No. Tam jest tylko dwóch. Tam też tak jest jak tutaj, że zanim dojdziesz na plażę, to usiniesz. Dokładnie, przez las, tak, no dokładnie. Ale tu miałeś rację, nie? Że ludzie jak mówisz 300 ileś metrów, to powiedzmy, że to jest strasznie daleko, to ja pierniczę, to ja już nad morze nie jadę, bo 300 metrów chodzić nie będę. No jak, wiesz, biegamy, też mamy dystansy nasze. Mówisz, wiesz jaka zimna była woda na Helu? I co, ciepło? Fajno. To widzisz, ej, ty po takim skoku i tak dalej, no to wiesz. Dla nas to jest bel. Nie, my też się przyjemy na tej przerwie. Może lecie, nie? No, morsowanie w lecie. I nadal było krótko, ale to tak potrzeba, nie wiem, ile metrów by to jeszcze gdzieś dalej w głop. No. Ja lubię, ja to mam. Dobra. To tyle na dzisiaj. Uciekamy dalej.